Jeśli ktokolwiek chciałby pokusić się o zrobienie gry idealnej, odpowiadającej wszystkim graczom, na pewno musi wziąć pod uwagę zarówno strategię czasu rzeczywistego, jak i gry typu roleplaying. Gatunki te należą do najbardziej lubianych przez fanów elektronicznej rozrywki. Nic więc dziwnego, że od czasu do czasu pojawiają się producenci gier, którzy próbują połączyć zalety obu gatunków, tworząc swoiste hybrydy, połączenia obu typów. Czy ta sztuka udała się w przypadku gry Heroes of Annihilated Empires, którą przedstawiamy Wam w dzisiejszym programie? O tym przekonacie się za chwilę. Fabuła gry pozostaje tylko pretekstem do nieskrępowanej zabawy w stylu, o którym za chwilę Wam opowiemy. Podzielono ją na 3 epizody, łączące się w kampanię składającą się z 16 misji. W czasie tej długiej i zawiłej wędrówki poznajemy magiczny świat Aquadoru. Mamy za zadanie zdobyć koronę świata, potężny artefakt dający niewyobrażalną magiczną władzę. Musimy też wspomóc elfów w walce z nieumarłymi i wziąć udział w starciu pomiędzy magią i nowoczesną techniką. Rozgrywka dla pojedynczego gracza podzielona jest na kampanię, czyli ciąg połączonych ze sobą misji, oraz rozgrywkę typu skirmish. Ta ostatnia w uproszczeniu to walka każdego z każdym. W trakcie rozbudowanej kampanii wcielamy się w młodego elfiego rangera, czyli znakomicie posługującego się łukiem strażnika lasu. Młodzieniec musi stawić czoło inwazji nieumarłych, którzy nawiedzają okolice, pustosząc wioski i zagrażając odwiecznym mieszkańcom lasu. Wszyscy wokół wątpią w zwycięstwo, lecz nasz bohater zbiera grupkę żołnierzy i odważnie staje do walki z nieumarłymi. Podobnie jak w większości komputerowych gier roleplaying, nasz śmiałek z biegiem czasu staje się coraz potężniejszy, zyskując nowe przedmioty i umiejętności, a nawet potężne czary. Większość magicznych przedmiotów znajdujemy w skrzyniach ze skarbami, będących w posiadaniu silniejszych przeciwników lub po prostu kupując je od spotkanych po drodze handlarzy i alchemików. Zbędne przedmioty możemy w podobny sposób sprzedać, zyskując gotówkę na zakup broni, zbroi czy specjalnych eliksirów, które często przydają się w walce. Magiczne mikstury działają dość krótko, ale w ogniu walki wprost nie sposób się bez nich obejść. Są eliksiry wzmacniające zdrowie i energię magiczną. Są takie, które przyspieszają tempo ataku czy samoistnego leczenia ran. Są wreszcie takie, które wzmacniają naszą obronę czy podwajają szybkość marszu, umożliwiając ucieczkę przed hordą namolnych przeciwników. Follow me! Let your swords open the skulls of the undead! Nasz bohater wędruje przez malownicze lasy oraz doliny, co i rusz natykając się na przeróżnych wrogów, ożywieńców, gobliny, złych czarnoksiężników, czy nawet potężne hordy szczurów. Niektórzy przeciwnicy wałęsają się po okolicy, wypatrując okazji do awantury, inni zaś pilnują swoich wiosek. Eksplorując mapę, stopniowo odkrywamy wiele różnych ciekawych miejsc. Od czasu do czasu natkniemy się też na magiczny obszar, od choćby fontannę zdrowia, przywracającą bohaterowi utracone punkty życia i mocy magicznej, czyli many. Albo też ołtarz, którego dotknięcie wyprawia nasze oddziały w bojową furię. Uważny gracz z pewnością dostrzeże wiele ciekawych szczegółów, takich jak choćby wrak statku kosmicznego spoczywający na jednej z gór. Niekiedy możemy natknąć się na samotnego podróżnika lub druida, który zleci nam dodatkowe zadanie. I've heard that the chief has ordered you to gather the retreated soldiers at the fortress of Hearthstone.
Nasza droga do celu danej misji zazwyczaj jest jasno wytyczona, a szlak wyraźnie widoczny. Wystarczy trzymać się głównej drogi, by pokonawszy czających się po drodze wrogów, dotrzeć do celu. Często gęsto natkniemy się jednak na niepozorne, boczne ścieżki prowadzące w leśną gęstwinę. Warto tam zboczyć, gdyż u celu czeka na nas miła niespodzianka. Po pokonaniu kolejnych wrogów otrzymujemy wtedy nagrodę w postaci cennego przedmiotu magicznego, dodatkowych czarów albo po prostu pieniędzy. Interfejs gry podzielono na kilka głównych elementów. W lewym dolnym rogu znajduje się panel główny naszego bohatera, na którym możemy obejrzeć jego cechy, przejrzeć ekwipunek i zawartość sakwy, czy wreszcie wydać podstawowe komendy, takie jak rozkaz kontynuowania marszu czy ataku. Tu także wybieramy, jakiego czaru lub eliksiru chcemy użyć. W lewym górnym rogu znajduje się mniejszy wizerunek naszego bohatera. W tym także miejscu pojawia się ekran wymiany towarów, gdy chcemy pohandlować z kupcem lub alchemikiem. W prawym dolnym rogu znajdziemy minimapę pokazującą naszą pozycję na terenie gry. Wreszcie na górnej belce umieszczono liczniki posiadanych zasobów, przydatne w trakcie rozgrywki strategicznej. Gdy pokonamy kilku lub kilkunastu wrogów, bohater awansuje na kolejny poziom doświadczenia, dzięki czemu wzrastają cechy bohatera, takie jak m.in. żywotność oraz zasięg, siła i szybkość ataku. Te bojowe atrybuty możemy także zwiększyć za pomocą znalezionych lub kupionych przedmiotów, lecz nie zawsze jest to korzystne. Niemal wszystkie przedmioty zwiększają jedne atrybuty kosztem drugich. Jeśli bowiem założymy na przykład zbroję ze skóry trolla, to co prawda odzyskiwanie zdrowia będzie się odbywać szybciej niż dotychczas, ale równocześnie zaczniemy tracić energię magiczną, co w konsekwencji pozbawi nas jej zupełnie i uniemożliwi rzucanie zaklęć. Jeżeli konsekwentnie będziemy rozwijać szybkość ataku naszego bohatera, będzie on wypuszczał strzały i siekł mieczem jak prawdziwy szaleniec, lecz dysponując słabym zdrowiem, szybko padnie pod ciosami przeciwników. Takich zależności jest całkiem sporo, dlatego już na początku rozgrywki warto się zastanowić, jaką drogą chcemy poprowadzić rozwój naszego bohatera. Czy ma on być świetnym wojownikiem, czy raczej potężnym czarodziejem? Skoro już mowa o magii, warto przyjrzeć się jej bliżej. Wszystkie zaklęcia reprezentują widowiskowe animacje, co dodatkowo podkreśla klimat gry. Po udanym wykonaniu trudnej misji od czasu do czasu nasz bohater bywa obdarowywany nowym zaklęciem, a siła czarów rośnie z biegiem czasu, w miarę jak nasz heros nabiera doświadczenia i wprawy. Do najczęściej używanych zaklęć należy magiczne drzewo, które leczy nasze jednostki znajdujące się w pobliżu. Kolejny czar warty uwagi to magiczna kula energii, rażąca wrogów wyładowaniami elektrycznymi. Jest wreszcie struga kwasu, która skutecznie neutralizuje nawet najbardziej opornych przeciwników. A wrogowie są liczni, atakują zaciekle i w dużych grupach. Przeciwnicy pilnują pewnych punktów i dlatego też gonią nas tylko przez jakiś czas. Potem wracają na pozycję, nie zwracając na nas uwagi. Przy odrobinie cierpliwości można zatem zastosować pewną taktykę. Wystarczy ostrzeliwać wrogów z łuku i cofać się na bezpieczną odległość, czekając na nieuchronny odwrót wroga. Na szczęście Heroes of Annihilated Empires to nie tylko gra role-playing, gdzie los świata zależy tylko od jednego śmiałka. Od czasu do czasu rozgrywamy także typowe misje strategiczne, polegające na wybudowaniu wioski, zapewnieniu jej ochrony i wystawieniu armii, która poradzi sobie z hordami wroga. Jak zwykle zaczynamy od kilku robotników, których zadaniem jest zbudowanie kwatery głównej, domów dla mieszkańców osady, budowli zaopatrujących ją w surowce, czy wreszcie baraków produkujących różnego typu żołnierzy. W miarę powiększania się zgromadzonych zasobów odblokowywane są kolejne możliwości rozwoju osady, takie jak dodatkowe budynki oraz przede wszystkim premie dla wojowników, jak choćby twardsze pancerze czy ostrzejsze miecze. Takie modyfikacje zapewniają lepszą osłonę i siłę ataku w starciu z wrogiem. Oprócz budynków produkcyjnych możemy też stawiać budowle obronne, jak choćby mury blokujące drogę obcym wojskom. Ale przede wszystkim są to magiczne wieże, rażące wrogie hordy wiązkami zabójczej energii. Co ciekawe, niemożliwe jest radosne budowanie w nieskończoność.
Każdy kolejny budynek tego samego typu jest znacząco droższy od poprzedniego. Dlatego na przykład opłaca się postawić tylko 3 lub 4 wieże obronne. Budowa kolejnych jest już tak kosztowna, że zgromadzone materiały warto wydać na coś innego, jak choćby dużą i dobrze przygotowaną do walki armię. Gdy w końcu zbierzemy satysfakcjonujące nas wojska, pora ruszać do boju i zniszczyć bazę przeciwnika. Oprócz kampanii mamy do dyspozycji pojedyncze scenariusze, w trakcie których możemy ustalić niemal dowolnie większość aspektów bitwy, takich jak warunki zwycięstwa, ilość zasobów na starcie, czy wreszcie liczba i poziom komputerowych przeciwników. Grając w trybie potyczek mamy do wyboru 4 rasy, a mianowicie elfy, martwiaki, krasnoludy i rasę Kryo. Mechanizm rozwoju osady jest we wszystkich przypadkach podobny. Poszczególne rasy różnią się tylko charakterystycznymi dla nich jednostkami. Podstawową siłą bojową elfów są łucznicy i pikinierzy. Martwiaki z kolei posyłają do walki szkielety, zombie i wampiry. Domeną krasnoludów są jednostki mechaniczne, takie jak na przykład golemy. Wreszcie Kryo to lodowe istoty zjednoczone wokół lodowych magów, takie jak Yeti czy lodowe smoki. Autorzy gry odwołują się do klasyki gatunku Władcy Pierścieni Tolkiena. Dla przykładu na szczycie głównej budowli martwiaków można dostrzec płomienną źrenicę, do złudzenia przypominającą słynne wszystko widzące oko Saurona. Dużym atutem gry jest bardzo ładna grafika i efekty świetne, widoczne zwłaszcza w trakcie rzucania zaklęć przez głównego bohatera. Obszar gry możemy dowolnie obracać, przybliżać i oddalać, pozwalając na delektowanie się szczegółami dopracowanej grafiki. Niebagatelnym atutem gry jest także klimatyczna ścieżka dźwiękowa, znakomicie wprowadzająca nastrój rozgrywki. Reasumując grę. Heroes of Annihilated Empires warto polecić zarówno fanom gier roleplaying, jak i wielbicielom strategii w czasie rzeczywistym. Uszczegółowiona grafika i klimatyczna muzyka, wysoka grywalność i ciekawe przerywniki między misjami to plusy, które pozwalają zapomnieć o kilku niewielkich niedociągnięciach.